Otwieram 30. sesję Rady Gminy Małgorzewo. Jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek pana wójta. Witam serdecznie radnych Gminy Małgorzewo. Witam pana wójta Gminy Małgorzewo, pana wójta Czerwieckiego. Witam pana sekretarza Wójcie Kowalera. Witam pana mecenasa Macieja Kowalskiego. Na podstawie listy obecności na sali jest obecnych 15 radnych. Wobec powyższego stwierdzam, że posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba radnych, co stanowi kworum, przy którym rada może obradować i podejmować uchwałę. Porządek obrad otrzymaliście państwo wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję. Odczytam państwu porządek obrad 30. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie odwołania wraz z odpowiedzią na odwołanie. Punkt szósty, sprawy różne. Siódme, zakończenie posiedzenia. Czy ktoś z państwa w sprawie porządku chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęcie porządku obrad, proszę o podniesienie ręki przycisku. Kto jest przeciwny lub się wstrzymał, również podniesienie ręki przycisku. Sesja będzie dłuższa. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania imiennego.
będę wyczytywał kolejno i przy podniesieniu ręki wiedzieć, że odpowiednie są za, przeciw, wstrzymałem się. Jeszcze raz, szanowni państwo, kto z państwa, kto jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciwny, wstrzymał. Tadeusz Cichocki. Derecka Wioletta. Jaszewski Wiesław. Wroszycki Sławomir. Za. Wroszewski Gabriel. Wielkowska Katarzyna. Za. Kaliński Grzegorz. Za. Krakowski Mariusz. Za. Kupiecki Wiesław. Za. Jedynowska Janina. Za. Krakowska Monika. Za. Kładowski, którego są dla ministra synego, poszedł skargi, teraz odpowiedzią skargi. Bardzo proszę pana mocenasa. Już na pewno nasz na to samą sprawę, która się stosunkowo niedawno, niemniej jednak tego czasu przyszło pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została złożona skarga na uchwałę, która dotyczy to działalności jednostki organizacyjnej gminy, czy krótko mówiąc przedszkola w Małoszewie. Tutaj skarga została złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest to sama z tą, którą mieliśmy do czynienia i dotyczy tej samej sprawy, myślę, że państwo wszyscy dokładnie pamiętacie. I to w projekcie uchwały proponuje się jako organ ogólnie zgodnie z prawem obowiązek przekazania tej odpowiedzi na skargę wraz z aktami w ciągu 30 dni od daty przyjęcia. I proponuje się w tym projekcie do uchwały wskazanie wójta jako osobę, która będzie reprezentowała organ przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i jednocześnie jako założyć do przedmiotowej uchwały jest odpowiedź na skargę, która merytorycznie odnosi się do argumentów zawartych w skardze, uznając ją za zasadną, tak? Organ, jak już mówiąc, wskazując, że było to rozstrzygane w ramach kompetencji z postępowania KPA skargowego, które no z uwagi, że państwa jesteście rada gminy, stanowisko rady gminy muszą być w formie uchwały, ale nie jest to taka uchwała, którą można by dostarczać z tym skarżenia wskazanym w ustawie o samorządzie, czyli w zasadzie powołania się na interes publiczny czy prywatny i skarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Gdyż postępowanie było toczone w trybie skargowym, tryb skargowy w KPA jest uproszczony, nie ma postępowania odwoławczego w tym zakresie, niemniej jednak stanowisko uchwały, która jest przedmiotem skargi, nie było jednoznaczne, by skarga była ta bezzasadna. No wypełniając obowiązek ustawowy, tutaj dostaliście państwo projekt uchwały, który przekazuje tą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z odpowiedzią, jaką osobę do reprezentowania Rady Gminy w Wojewódzkim Sądu Administracyjnego wójt gminy Małoszewa. Jakieś pytania do Was? Nie mam. Kiedy to się skończy? Kiedy to się skończy? Ja myślę, że tak kwestia po wakacjach powinna być skończona. Tak już nie mówię. Dobrze, szanowni państwo, zapewne państwa z projektu uchwały dla gminy, bo uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę pana Grzegorza K. z dnia 5 maja 2021 roku na uchwałę Rady Gminy Bąbrzeszowa w sprawie rozpatrzenia skargi na generalny dyrektor przedszkola w Bąbrzeszowie nr 28
91/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku przekazano przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie celem nadania biegu dnia 2 czerwca 2021 roku. Paragraf drugi. Odpowiedź na skargę, o której mowa w paragrafie pierwszym, zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy Bąbrzewo. Ustęp pierwszy. Do przekazania skargi, o której mowa w paragrafie pierwszym, wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ustęp drugi. Do reprezentowania Rady Gminy Bąbrzewo przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, a także do udzielania dalszych pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Gminy Bąbrzewo w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Bąbrzewo. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Innego będę wyczytywał. Państwa będziecie podnosić rękę i odpowiadać za, przeciw lub wstrzymali. Pan Cichocki Tadeusz. Za. Garecka Wioletta. Za. Garczewski Wiesław. Za. Gorszycki Sławomir. Za. Gulaszewski Gabriel. Gwiazdowska Katarzyna. Kaliński Grzegorz. Za. Karłowski Mariusz. Za. Kutniewski Wiesław. Za. Krydynowska Elina. Za. Rogowska Monika. Sadowski Kazimierz. Za. Kręciak Edyta. Smoliński Marek. Za. Żukowski Grzegorz. Za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Piąty. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do samorządowego kolegium wychowawczego w Ciechanowie odwołania wraz z odpowiedzią na odwołanie i poproszę pana mecenasa. Tutaj mamy do czynienia z praktycznie, jeżeli chodzi o merytorykę, no to jest ta sama skarga, niemniej jednak no, inny został wybrany tryb, czyli pierwotnie skarżący poprzednią uchwałę złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i jednocześnie złożył odwołanie, czyli zupełnie inny tryb, nie skargę do sądu, tylko odwołanie do organu wyższej instancji. Jak to jest normalnie w postępowaniu KPA, czyli nie wiem, jest wójt gminy, potem jest skarga, tak? Najpierw wydaje wójt gminy decyzję, później jest skarga. Tutaj również zostało to takie odwołanie, które zostało przekazane przez, bo zostało pierwotnie wniesione do najpierw do SKO, potem przekazane tutaj według właściwości do Rady, no i niemniej jednak no, musimy również przekazać dokumentację, jak na sprawie swoje stanowisko do samorządowego kolegium odwoławczego. Niemniej jednak w mojej ocenie taki tryb postępowania skarbowego nie jest w ogóle dopuszczalny, także tak jak tutaj Państwo się zapoznaliście z załącznikiem do tej uchwały, jest złożony wniosek o stwierdzenie niedopuszczalności odwołania, także po prostu tryb odwoławczy tutaj nie przysługiwał. Niemniej jednak jest przekonany, że jest to taką decyzję podejmie, jednak na formalności musi się z tym zadać. I też z uwagi na to właśnie to odwołanie jest tak tam zwyczajnie złożona ta sesja, ponieważ tutaj mamy krótszy termin do KPA do przekazania. Nie jest to jak w przypadku skargi 30 dni, tylko jednak 14. Więc stąd tutaj jest ten specjalny tryb sesji. No i niestety no, nie mogliśmy inaczej tego zrobić. Musieliśmy tutaj dzisiejszą spotkać, żeby dać spostać wymagania KPA terminu kardynalnego, żeby są na organ, jakim jest niewątpliwie Rada Gminy Bąbrzewo. No i tej możliwości po prostu nie było. Jakieś pytania? Kiedy to się skończy?
poprzednim punkcie. No cóż, szanowni Państwo, jeżeli nie mam pytań, to mam fajne proszę się nastąpić po odczytaniu projektu uchwały. Tak gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy postanawia się przekazać do samorządowego kolegium odwoławczego w Ciechanowie odwołanie Grzegorza K. z dnia 12 maja 2021 roku na uchwałę Rady Gminy Wałbrzychowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola w Wałbrzychowie nr 28.191.2021 z dnia 25 kwietnia 2023 przekazano przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie celem nadania biegu dnia 11 czerwca 2021 roku doręczone do pierwszego organu dnia 16 czerwca 2023 roku. Paragraf drugi. Odpowiedź na odwołanie, o której mowa w paragrafie pierwszym, zawiera załącznik ten niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy Wałbrzychowo. Przystęp pierwszy. Do przekazania odwołania, o którym mowa w paragrafie pierwszym, wraz z odpowiedzią do samorządowego kolegium odwoławczego w Ciechanowie. Ustęp drugi. Do reprezentowania Rady Gminy Wałbrzychowo przez samorządowe kolegium odwoławcze w Ciechanowie, a także do udzielenia dalszych pełnomocnictw, którym pełnomocnictwa do sprawowania, sporządzenia i wniesienia skargi, w tym skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Gminy Wałbrzychowo w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wałbrzychowo. Paragraf piąty. Uchwała powierza się z dniem podjęcia. Odpowiedź na uchwalenie. Działając gminy Wałbrzychowo na podstawie artykuł 136 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 735 z wyniesionymi zmianami, zwane dalej KPA. Przekazuję odwołanie pana Grzegorza K. z dnia 12 maja 2021 roku, przekazano przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie celem nadania biegu dnia 11 czerwca 2021 roku. Doręczone do pierwszego organu dnia 16 czerwca 2021 roku. Wnoszę o stwierdzenie niedopuszczalności odwołania. Dwa. Zasądzenie na rzecz organu kosztów postępowania według norm prawem postępowania. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kim jest innego, tak jak poprzednio, będzie liczbał. Państwo podnosicie rękę i mówicie, czy jesteście za, przeciw, czy wstrzymujecie. Pan radny Cichocki Tadeusz. Pani radna Terecka Wioletta. Pan radny Gaczewski Wiesław. Goszczycki Sławomir. Pan radny Gulaszewski Gabriel. Pani radna Katarzyna Gwiazdowska. Pan radny Kaliński Grzegorz. Pan radny Karolski Mariusz. Pan radny Kupiński Wiesław. Pani radna Bedynowska Elina. Pani radna Rogowska Monika. Pan radny Sadowski Kazimierz. Pani radna Sprężek Kedyta. Pan radny Smoliński Marek. I pan radny Rzutowski Grzegorz. Jedno z uchwał została przyjęta jednogłośnie. Szóste sprawy różne. To jest sprawa różne. Pani Janina pierwsza była radna. Ja chciałabym zwrócić się do radnika, do samorządowego i sekretarza, bo wyznaczenie tego spotkania. Na poprzednim posiedzeniu Morzyńskiego wystąpiła o oznak samorządu dużego do Rejdeczna i ustaliliśmy, że spotkamy się. Rada Pracownika Władzy Wdzięczna wstępnie przyjęła się do Rzeczyków Narodzonego. Wstępnie była propozycja, żeby przejąć od Wałbrzycha, no ale Wałbrzycha nie dostało promesy, więc no, raczej nie tego samochodu.
A jeśli będzie ustawa, która jest przygotowywana, no to przyszłego roku nasza straż przestanie wszystkim możliwe do mobilnych tak wydarzenia, bo będzie wymaganie wyposażenia ze starych sprzętów hydraulicznych, które oni posiadają. I to myślę, że do takiego powodu nawet nie warto tego zakupować. No nie wiem, wszyscy widzieli się pozytywnie, więc może by coś się ruszyło w tej sprawie. Ja jestem otwarty na propozycję, także tylko termin zjawiam się i... Na przykład, gdyby był piątek, tak było 15 roku, znaczy, gdy nie pracuje, więc no, żeby pasowało wszystkim, musimy odmienić się spotkali, jeśli nie jest taka możliwość. Będzie jedna jawa, kiedy się spotkam, to tak jest razem w piątek, będę na urlopie, to nie wiem, czy to już jest bez pana sekretarza, bo idę na urlop, na dłuższy. Ale myślę, że wszystkie te sprawy... Koniecznie musi być piątek? No tak, pasowało, ale no, myślę, że się doczekują, no to w takim razie jak zobaczymy, naprawdę mi ciężko powie w tej chwili, ale wyjdziemy na dół i zobaczymy w kalendarzu, kiedy są wolne posesji. Ciężko tutaj powiedzieć. A tam coś tam? No bo ja powiedziałam strażaką po tej komisji, że jak najbardziej a oni potem zapytają, że pan sekretarz powiedział, że to robi za tego samochodu i będzie się to zapytać. Więc no nie wiem, czy to jest prawda. Takiego niezbawnie, no, no konkretne, bo jeśli porozmawiamy w wspólnym gronie, a byliśmy wtedy wszyscy i chodzi o kwestię tylko uregulowania sprawy z małoszewego, no, a to jest od razu na rok. To jest takie mało, no nie wiem. No dobrze, ja się mogę odnieść do pani słów. Rozmawiałem ze strażakami, no. Z innymi z Małoszewa. Którzy powiem szczerze mieli pretensje, jak się mówiąc. Jednak powiedziałem, że póki co jeszcze żadne zmiany nie zapadły, również rozmawiałem z tym zastępnym narzędziem. I powiedziałem mu wprost, że spotkanie będzie zorganizowane w momencie, gdy my poznamy możliwości finansowania takiego samochodu. A druga sprawa wygląda w ten sposób, że ja podtrzymuję swoje stanowisko. Moim zdaniem w tym roku ciężko będzie ten samochód, chociażby z uwagi na procedurę przetargową, zabezpieczenie środków, no dzisiaj mamy sesję nadzwyczajną. Ale jeżeli sesja odbyłaby się w normalnym trybie, prawdopodobnie byłoby w Szczecinie już lipcowym, z uwagi na to samo zabezpieczenie środków, poszukanie jakichkolwiek pieniędzy, nawet najmniejszych, dla sfinansowania tego typu zakupu i przeprowadzenie procedury przetargowej, no w mojej ocenie ciężko by było kontrolować sytuację. Mimo wszystko, w tym roku i to nie jest tak, że tutaj ma ktoś złą wolę w tym czy innym kierunku, tylko tak jak pani powiedziała, my zrobimy jak najbardziej to spotkanie, zaprosimy strażaków z Małoszewa, z Niedarzyna i państwa radny tutaj z tych okręgów publicznych, przewodniczącego pana wójta, przyjdzie moją osobę, mam nadzieję, że to będę musiał wziąć udział. I moim zdaniem trzeba porozmawiać wspólnie, a później takich, że tak powiem, tutaj niedopowiedzeń pewnego rodzaju też nie było. Mówię, co do samego trybu, no, ja nie jestem w tym momencie w stanie obiecać też, że ten samochód jeszcze w tym roku się pojawi. Między innymi z uwagi na to, że będziemy się starać jednak mimo wszystko te środki pozyskać i w tym celu kroki już są podjęte, już pani Moniewska, że tak powiem, robi rozeznanie programu, które ewentualnie nawet właśnie tego używanego pojazdu. Czy w ogóle tutaj taka możliwość się pojawić. Więc na pewno takie spotkanie. Jeszcze drugie pytanie. A Babożewo ma prezydencję, a czy Babożewo składało promesy tylko do prezydenta, czy jest gdzieś? Znaczy, no tutaj już gdzie sama jednostka składała. A no właśnie, no ale to nie może blokować jedna jednostka przez swoje niedbalstwo. Znaczy, ja myślę, że tutaj po prostu też się tak ułożyło. Ten wniosek powinien być złożony, tak jak mówię, w zeszłym nawet roku, aby w tym roku otrzymać taką promesę, podobnie jak to było w jednostce ochotniczej straży w Dziekurzewie. I z uwagi na to też mówię, myślę, że realizacja samego zadania parę miesięcy może potrwać, ale jak najbardziej, jak pan mi pozwoli, jeszcze w tym tygodniu ja zaproponuję termin.
spotkania i uczęgiemy jego rozmawiamy. Właśnie, ja chciałbym, aby było to w obecności wszystkich zainteresowanych, że tak powiem, ponieważ na chwilę obecną środki w budżecie są zarezerwowane na zakup samochodu dla ochotniczej straży pożarnej w Baboszewie i stan faktyczny na dzień dzisiejszy, jak Państwo doskonale wiedzą, się nie zmienił. Dlatego mówię, my rozeznamy opinię. Takie spotkania jak najbardziej się odbędzie, zresztą rozmawialiśmy z panem Mitem, no rzeczywiście trochę to może potrwało, troszkę inne obowiązki tutaj, że tak powiem, odetchnęły to na drugi plan, ale w tym tygodniu postaram się takie spotkanie. No, ja tutaj będę proponował, no, tak, ja tak, że pan Mit mógł być obecny. Przepraszam, to nie jest wydarzeniu, ale 10-letni samochód to jeszcze nie jest samochód, który wymaga odbycia się, prawda? A tutaj można używać tańszy dwójki. Jak strażacy robili rozeznanie, to właśnie za 300 tysięcy można 10-letni kupić. A to trzeba dać jednak mnóstwo pieniędzy dołożyć. I wolę, jeśli podobnym samochodem i na razie nie wnioskują, więc dziennikarze objęło dużo starszy. To też myślę, że taka ekonomiczna. Bo jest im dużo starsze jedno zdarzenie, które mają. Tym zgodzę, ale to, co mogę Pani powiedzieć, dzięki temu, co Państwo powiedzieli na poprzedniej sesji normalnej, powiedzieliście, że poprzecie wniosek, na pewno nie darzy, będzie miał samochód, dostanie dofinansowanie. Oczywiście, żeby to lepszy samochód, musimy poszukać jakichś pieniążków, to jest zewnętrznych, bo na pewno za 50 tysięcy, no to niewiele by coś dobrego kupili, ale jeżeli dostaniemy na przykład od marszałka czy z urzędu, z ubezpieczeń społecznych jeszcze ze 100 tysięcy, to już samochód będzie w miarę dobry. I taki był pomysł, żeby kupić samochód nowy, no bo Babuszewo chciał tam się postarać, bardzo proszę, mogą się starać, ale widzę, że oni wielkie tam kroki poczynili, ale że mają to przyrzeczenie z naszej strony w tamtym roku, że w tym roku te pieniądze są dla nich zarezerwowane, to będzie. Na pewno nie tarzy, nie zostawimy bez samochodu. Możemy już w tej chwili pomyśleć o urządzeniach hydraulicznych, bo czy tak, to do nowego samochodu i tak trzeba będzie kupić, chyba że będzie w wyposażeniu, ale nie sądzę, bo jeżeli kupujemy używany samochód, to musimy to kupić. Możemy już wcześniej. W każdym razie na pewno, jeżeli Rada wyrazi zgodę, samochód nie darzy, nie będzie. No tak, ale Panie Kucie, ja na to powstaję, bo trochę rozwiązania i na to przygotowałam się do tego. Więc 10-letni samochód już nie ma hydraulicznego wyposażenia, a do tego samochodu, który jest nie wiem. Nie, Rada. Hydrauliczne wyposażenie to jest zasobowy sprzęt. Dodatkowo, moim zdaniem, jednostka, która pozbywa się samochodu, bo ma drugi, czy nowszy, czy na pewno nie pozbywa się tego sprzętu, bo ten sprzęt, Pani Radna, jest bardzo drogi. Sprzęt hydrauliczny. No to jest taka podstawa 70, to jest takie minimum 70 tysięcy. Ale jak patrzycie na samochody, to patrzycie na wyposażenie. Że posiadały? Wtedy 100 tysięcy, tak. Aha, to przepraszam. Znaczy jeszcze tylko kończąc tutaj swoją wypowiedź, powiem w ten sposób, że tak naprawdę czy nowe, czy używane, to właśnie zależy od ilości środków pozyskanych z zewnątrz. W niedzielę mieliśmy uroczystość, było to jeszcze raz odczytywane. W zakupie nowego samochodu gmina partycypowała w wysokości 155 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o zakup samochodu w Dziechnarzewie. Dlatego to też daje realne przedłożenie i tak naprawdę możliwości pozyskiwania tych środków, ponieważ to sam samochód nie jest, prawda, ale myślę, że Pan też doskonale wie, że poprzedni rok w ostatnim roku jednak bogaty na rolnicy i że teraz zasady się też zmieniły, bo do tej pory było tak, że jednostki zawodowe miały dużo gorzej starać się o samochody, jak jednostki OSP. I poprzedni rok był ostatnim rokiem tak bogaty dotacji, więc myślę, że ma to jakieś założenie też teraz, bo jednak zabezpieczyliśmy 400 tysięcy, a nie 150. I no samochód nie 800, a 1200 kosztuje, więc to wszystko ma ogromne znaczenie. Znaczy na pewno, ale mówię, bo myślę, że trzeba usiąść, porozmawiać i tak, na spokojnie sobie to przedyskutować przede wszystkim ze strażakami. Dobrze, dziękuję. A kiedy możemy oczekiwać jakieś odpowiedzi odnośnie tego terminu? No
to pewnie jeszcze idzie. Nawet dzisiaj. No, po sesji. Ja proponuję ten czwartek, żeby był obecny pan wójt, no nawet godzina po pracy. Co po południu. Jakby się udało. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze? Pan radny Garczewski. Ja mam tylko prośbę do pana wójta, żeby wyjaśnił sprawę, na rozwój gminów, i nie wiem, czy ci ludzie, jak się mówię, ustne podanie, czy to jest prawda, czy to bym tutaj gmin powiedział przez ostatni miliard, jeszcze praca, dlaczego się w tym roku odpowiedział, to jest w zasadzie jest potrzebny. Dziękuję. Proszę panie cię. Proszę państwa, ośrodek tak naprawdę w dniu 21 czerwca przejęła inna firma, która wygrała przetarg. Tak się składa, że tak twierdzenia, że nie musiał być przetarg w drodze bezprzetargowej, no to powiem tak, ktoś, kto nie zna pewnych ustaw, nie zna uchwał nawet Rady Gminy. Pozwolę sobie tu przytoczyć uchwałę numer 24. 2009 roku, z dnia 25 listopada 2009 roku, która mówi wyraźnie. Wójt może przeznaczyć do dzierżawy uznaniu nieruchomość stanowiącą własność gminy, jeżeli nie jest ona potrzebna do realizacji celu publicznego, a jej wydzierżawienie lub najmniejsze jest ekonomiczne uzasadnienie. I punkt 12. W przypadku, gdy ma dzierżawy najmu jest zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata, stosuje się tryb bezprzetargowy. Chciałem państwu powiedzieć, że ośrodek zdrowia w Sarbiewie już było 3 lata i zgodnie z tym punktem nie można było przedłużyć nawet o jeden dzień. Następny punkt, że wójt może wydzierżawić lub wynająć w trybie przetargowym na okres dłuższy niż 3 lata. Tylko i wyłącznie w trybie przetargowym, gdzie jest dłuższy okres. Tam były 3 lata, nie można było bezprzetargowo tego lokalu wynająć. Właśnie wcześniej było na rok, później ja przedłużyłem na 2, skończył się okres 3-letni. Nie można było nic zrobić, żeby dalej ten ośrodek po prostu funkcjonował na tych zasadach. Ogłoszono przetarg, żeby państwu powiem, 14 maja ogłoszono przetarg. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma świadcząca usługi zdrowotne. Nie zrobiła to poprzednia użytkowniczka tego lokalu. Nie wiem dlaczego, z jakiej przyczyny, choć rozmawiałem z nią i mówię, niech pani składa, będzie więcej ofert, bo nie wiedziałem, czy w ogóle ktoś złoży. Pani chyba się obraziła, że chcemy zrobić ogłosić przetarg. Ale proszę państwa, uwierzcie państwo, ja nie będę łamał przepisów po to, że ktoś sobie rzeczy w ten sposób przetargi. Jeżeli bym zrobił to bezprzetargowo, mógłbym zostać zaskarżony o działanie bezprawne, niezgodnie z uchwałą ustawą i musiałbym przetarg. Przetarg został ogłoszony, do przetargu poprzednia pani nie przystąpiła, ofertę złożyła tylko jedna firma, no i na automatu, że spełniała wszelkie właściwie warunki, ten przetarg wygrała. Ma ta firma obowiązek załatwienia wszystkich dokumentów do dnia 5 lipca. Jest to okres przejściowy. Z tego, co nie, ten pan, gdzie firma wygrała, zaproponował pani doktor, żeby dalej u niego pracowała przynajmniej do końca czerwca. Czemu do 5 lipca? Dlatego, że miała całą bazę pacjentów, miała pielęgniarki. Ta pani chyba się naprawdę obraziła i na nas, i na gminę, i dlatego pana doktora, że jej zaproponował. Najpierw wyraziła zgodę, że będzie do momentu, kiedy on uzyska rejestrację na ośrodek zdrowia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Później, tak jak mi wczoraj przekazał, zadzwonił jej mąż, powiedział, że ona nie będzie pracowała dla niego. No i tak to się skończyło i nie pracuje. Ale nie można zostawić pacjentów bez opieki medycznej, bez możliwości leczenia się. Na ośrodku zdrowia w Sarbiewie, zgodnie z umową, znaczy z umową ustną właściwie, z Narodowym Funduszem Zdrowia jest wywieszka, która mówi, że wszyscy pacjenci wymagający jednorazowej pomocy medycznej mogą zgłosić się na przykład do ośrodka zdrowia w Baboszewie. Także ci pacjenci nie zostali pozbawieni
w ogóle możliwości leczenia się czy uzyskania terapii medycznej. Cały czas to będzie funkcjonować. A 5 lipca nowa firma wchodzi do środka zdrowia. Z tego, co zaoferowała, to zatrudnia jeszcze dodatkową pielęgniarkę, dodatkowe godziny pracy, specjalistów. Jeżeli to wszystko zostało spełnione, to w tej ofercie ten pan przedstawił, to szereg naprawdę zacznie funkcjonować normalnie. A to, że ktoś w tej chwili chodzi i mówi, że można było bezprzetargowo zrobić, to po prostu nie zna się na uchwałach, nie zna się na prawie i powoduje to, że ludzie są niedoinformowani, nie wiedzą, w co wierzyć. Bardzo proszę, przeczytałem uchwałę, odsyłam Państwa, możecie sobie to sprawdzić. Nie można przedłużyć dłużej niż 3 lata w formie bezprzetargowej. Później musi być przetarg. I tak zgodnie z literą prawa postąpiliśmy. Ale odnośnie tego, tej sprawy czy innej? Innej? To jeszcze ja, jak mówicie, koszykarka, która wisi na tych drzwiach tego ośrodka, jest niejasna dla ludzi. Jest takiej treści. Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana podmiotu świadczącego usługi POZ i wynajmującego budynek ośrodka zdrowotnego. Usługi świadczone będą przez podmiot Markmed Roman Marki. Usługi zdrowotne na terenie gminy Budżetu świadczy również projekt zdrowia po poszczególnych uwagach. Nie ma tu, że do od kiedy będzie funkcjonowała ta placówka. Nie ma też takiej informacji, że w sprawach gminnych, czy tam porady zdrowotnej, czy żeby zgłaszać się właśnie tu do ośrodka zdrowia i pozdrowia. Na mieszkańców pan nie uwierzy, panie wójcie, jest to niejasne i nieczytelne. Jeszcze pani pewnie towarzyszy. No właśnie. Ze względu na to, że ci mieszkańcy nie muszą się stale przepisywać, a zostaną przyjęci, tak ogłoszenie zostało sformowane, żeby nie było takiej sytuacji, żeby musieli się przepisywać. Dlatego jest napisane również jako porady jednorazowe, zgodnie z przepisami, mogą przyjechać po poradę jednorazową. Bo to tak nazywa, tylko z punktu widzenia medycznego, porady jednorazowe. Bo jeżeli gdzieś tam wjeżdżamy dalej, to możemy się zgłosić do lekarza. Czy pacjenci też mogą zgłosić tu, ze względu na fakt nie, na razie nie funkcjonowania, bo pan, właśnie tak jak tutaj firma pana Markiewicza, wszystkie dokumenty zgodnie z procedurą musi załatwić do dnia 5 lipca. Jesteśmy po rozmowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ten sam przekaz tam poszedł, został zatwierdzony, że będzie to świadczone w ten sposób, żeby się przepisywali pacjenci. O to chodzi, żeby się przepisywali, to zostali tam życzone również. Także w chwili, jeżeli będzie ktoś, jak potrzeba, mogą przyjechać na potrzeby udzielenia porady jednorazowej, nie na stałe. Tak jest, dobra potrzeba. Tak jest, ale ja bym poprosił o jasną informację na tej kartce, panie wójcie. Bo naprawdę ludzie zwolnią, odbijają się od drzwi, nie wiedzą, co mają robić, tak? Wydzwaniają. Że można tak ująć, że ta placówka będzie od 5 funkcjonowała od 5 lipca, a do tej pory w sprawach gminnych i innych zapraszamy do Boguszewa, do Zdrowie czy do każdy z pacjentów z tamtego rejonu, w momencie, kiedy środek przestaje istnieć, bo pani doktor poprzednia zrezygnowała, zresztą jak sami wiecie, państwo nie przystąpiła do przetargu, także wszystkie to, co słyszenia z pogłoski, że nie daliśmy środka, to jest to w ogóle absurd dla mnie, czytałem uchwałę poprzedniej rady. Ma prawo wybrać dowolny ośrodek. Ale najbliższym ośrodkiem dla Sarbiewa jest Babaszewo.
więc też nie możemy napisać. Jesteśmy w ogóle po rozmowie z panem Wojciechem, tak nazwiskiem, że mogą się zgłaszać po poradzie jednorazowej. Zostało to uchwalone. Innych ośrodków, jeżeli jest zapewniony ośrodek, nie pytałem się, no bo chciałbym na wszystkie środki w okolicy zapytać się, czy będą mogli zgłaszać się po porady jednorazowe. Także w każdej chwili tu mogą przyjechać po receptę, po poradę, zostanie to załatwione. A treść ogłoszenia na takich, jak możemy zmienić zgodnie z uchwałą targową. Tak, naprawdę ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą, co mają robić. Uderzają do drzwi pani, która tam pracowała. Wielkimi kredencjami, bo... Znaczy nie, no. Wszystko zostało na wciągnięcie. Ja nie mówię, że coś nie zgodnie z prawem, tylko mówię to na tej kartece. Zmienić trochę ten zapis i myślę, że do tego 5 lipca, do tego 5 lipca jakoś tam ci ludzie będą wytrzymają i bynajmniej, że nie zostaną pozostawieni bez pomocy. No tak. No nie są mobilni, nie są. Tam jest. To ma inne. Miała prawo, miała wybór. Nie chciała. Tak, inne działania odchodzi do nas. Na tego wszystkiego. Także nie chciała złożyć oferty, nie złożyła, a co najgorsze z tego wszystkiego, że miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia do końca czerwca i zamiast świadczyć przez ten okres, już wynajmując lokal od pana, który wygrał przetarg, obraziła się i domknęła. Myśleliśmy, że będzie to tak jak z kontraktem pani Ali, poprzedni doktor do końca czerwca, nie, no, nawet zerwała kontrakt na Funduszu Zdrowia. Czy to prawdą jest, moi wujcie, że pani poprzednia, pani doktor miała dostać pismo z Urzędu Gminy, że ma opróżnić, opuścić lokal 20 czerwca? Dostała pismo tej treści, że w momencie 20 czerwca już przejmuje lokal nowa firma. No nie mogę inaczej. No tak, to ja wiem, że odstanie ona miała do końca czerwca tam funkcjonować. Tak, ale dalsze, bo wiem, że pan Markiewicz był u pani Śnieżek, prosił ją, dzwonił, żeby po prostu na tej samej zasadzie, jako że on w tym momencie wygrał przetarg, dalej prowadziła się do końca czerwca. I to tak miało być. Bo jeżeli ktoś wygrywa przetarg, no to jest właśnie, jest tajemnicą. Umowa z panią Śnieżek dotyczyła do 30 maja. To warunkowo została przedłużona. Także i tak była dłużej, bo chcieliśmy, żeby dotrzymała do tego 30 czerwca. A myślę, że... Myślę... Miała zawartą umowę do 30 czerwca. Znamy do 30 maja, dlatego też przeciągaliśmy ten przetarg, tak żeby tak na praktycznie rzecz biorąc do końca jej okresu, kiedy ma obowiązek na Narodowym Zdrowia, zostało to zachowane. Nie do końca panie rady przywożył, bo pani doktor dostała pismo, żeby opuścić, opróżnić lokal. To gdzie miała przyjmować tych pacjentów swoich? Dobra, szanowni, zagadzimy temat. Muszę zapytać pan Kaja, radny Kazimierz. Ulica Babuszewicza. Powiatowy zarząd dróg obiecuje i nic nie mamy do przodu. Ulica
Kubińskiego 19 stycznia cała przyjaźń zamyka. Lino jest to podobowane. Żebyśmy im kupili ze dwie puszki, to by coś tam zadowolone. Tak podobnie się bardzo krucho z finansami w Urzędzie Powiatowym Dróg, że nawet na coś takiego nie mają. Niby występujemy do nich, ale za bardzo. Ten przejazd kolejowy ma rolę w tym problemie. Emocją, tylko samochód to rozłożył, to się tam nie przykleja. Tylko znoszone jest po całych ulicach i to nic nie da. Może dajmy im parę złotych naprawdę. Jakby to zrobili, ten przejazd kolejowy, to jest coś potwornego. No ale przejazd kolejowy chyba nie. To jest droga powiatu. Ostatnio na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy, jak będzie wykonywany odcinek w kierunku Krościna. Wtedy zostanie ten odcinek sprezowany. Szanowni Państwo, bardzo proszę odpowiem. Na tym odcinku od pasa kolejowego. Pas kolejowy jest poprawiony, dalej zostanie się wszystko sprezowane, łącznie z podbudową, ponieważ tam pod Warsła jest Alubiec Bruk, który trzeba również sprezować i na to zostanie położona nowa warstwa asfaltu w ramach tej umowy. Ale to właśnie ten kamień również, trzeba wybrać. I dopiero zrobić, ponieważ on na długo jest za wysoko i nie można tutaj więcej asfaltu, że tak powiem, położyć. Dlatego to zostanie wyrównane i zostanie położona nowa warstwa. Czy jeszcze ktoś ma pan Jukowski? Ja mam pytanie. Co by jako gmina robimy na gminę Drzewany? Na ulicy Zielonej. Na ulicy Zielonej jest poprawiana kanalizacja deszczowa, dlatego że była umieszczona za płytko w stosunku do łyczek bocznych. Tak sprawia, że woda pod górkę nie chce płynąć. I by się powiedzieć. Nie. Nie. Był przetarg, w sumie nie tak dobrze, ale wyszło i tam robią te łyżki boczne i będą tam podłączone pod kanalizację. Jak pan wójta powie, że zobaczy, że właśnie ta ekipa, czyli ta firma, wjechała nam teraz konkretnie drogę, przedstawiony podwórz, ona wygląda na drogę, mimo że też świeżo muszę tu położone asfalt do temu, jakby przecież był czołg. Po prostu jest zmodyfikowana, a jakiś sam traktor jest już ciężki. Nikt nie zadbał o czystość tego, tam było kupę kamienia, a jak powiedzieli Państwo, to zobaczycie, bo jest już pora do tej naszej roboty. Nie wiem, asfalt był równy, że tak powiem, tam naprawdę lur, a w tej chwili to jest pomikrowany po prostu jakby tam ciężki deter przejeżdżał 5 minut. Więc po prostu chyba wyrzuciliśmy pieniądze na tę drogę, no to tak naprawdę to nie wiem, teraz albo trzeba do nasy, albo do tej firmy, która z wielką ulicę Zieloną. Powiem tak, podjadę, zobaczę. A jest to naprawdę najgorszy odcinek na cały tydzień. A w tym lesie trwa. Nie zostanie na nic. Zgłaszałem do Urzędu Powiatowego. I właśnie zresztą są efekty, bo przyjeżdżają. Ponadto była konferencja z ministrem Wójcikiem i specjalnie tę drogę podniosłem w ten temat tej drogi, żeby po prostu sztraba czy generalna dyrekcja zainteresowała się całą tą drogą, że została rozwiązana w czasie budowy. Nie wiem, czy to coś pomoże,
No ale gminy nie jest na stać na to, żeby drogi powiatowe robić. Zostało to zgłoszone do powiatowego zarządu dróg, przyjeżdżali, wróciłem do ministra wnętrza. Zobaczymy, co będzie, jak się to dalej będzie rozwijać. Czy ktoś z Państwa? No, ma tak. Co pan? Szanowni Państwo, zamykam obrady 30. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Ogoszowie. Dziękuję za przybycie.